Piotr Suchenia, magister wychowania fizycznego, dyplomowany trener lekkiej atletyki, bloger, twórca runpassion.pl, ale przede wszystkim maratończyk. Jako pierwszy z Polaków stanął na podium na każdym z kontynentów oraz na biegunie północnym, wpisując się tym samym do historii polskiego maratonu. Zawodowo zajmuje się organizacją imprez sportowych w Gdyńskim Centrum Sportu. Prywatnie mąż Iwony, która wraz z nim dzieli wielką życiową pasję, jaką jest bieganie i podróżowanie po całym świecie. Pomoże, biegaj, pomaga, biegaj z nami! Dzień dobry. Jesienny okres dla wielu z nas jest okresem, kiedy postanawiamy sobie, co zrobić w kolejnych miesiącach z naszą formą fizyczną. Najprostszą aktywnością, jakokolwiek może być, jest bieganie. Jak zacząć biegać? Niby pytanie łatwe, a z drugiej strony skomplikowane, bo mamy bardzo dużo zależnych. Zegarki, buty, ciuchy do biegania i tak dalej. Ale skupmy się zupełnie na innej rzeczy. Jak zacząć biegać? Przede wszystkim według mnie powinniśmy przyjść do tego w sposób mentalny. Jeżeli ułożymy sobie w głowie mapę działania, będzie nam o wiele łatwiej. Ta droga będzie nas prowadziła poprzez różne arkana biegowe, poprzez treningi w lesie, poprzez treningi na ulicy, treningi siły biegowej, treningi skocznościowe, szybkościowe. I to będzie dla nas najważniejsze, bo ta nasza ścieżka będzie naszą ścieżką samorozwoju, samodoskonalenia i ona nas sama sobie będzie motywować. Następnym krokiem jest bardzo fajnie ułożyć sobie cele, takie punkciki, przystanki, które będziemy w miarę podążania naszą drogą sobie zaliczać, odhaczać i one nas również będą motywować do działania. Następnym krokiem będzie dobranie odpowiedniego stroju, odpowiedniego obuwia, tak żebyśmy się czuli komfortowo i wygodnie. Jeżeli dobierzemy fajny strój, bardzo ładny, przede wszystkim techniczny i dobrze dobrany do naszych możliwości, do otoczenia, to nasze treningi, nawet jak one będą w deszczu, nawet jak będą w słońcu, to będą realizowane z uśmiechem na ustach i będzie bardzo fajnie. Kolejnym takim punktem, który ja sugeruję, jest zrobić sobie taką mapę, ale mapę otoczenia, gdzie będziemy się poruszać. Czy to jest jakaś droga leśna, czy jakiś bulwar, czy park. Tam, gdzie nam będzie przede wszystkim bezpiecznie, tam, gdzie my będziemy się dobrze czuli i będzie fajnie dookoła, będziemy mogli czerpać radość i satysfakcję z każdego pokonanego kroku. Bieganie powinno być czymś bardzo bezpiecznym dla nas i to jest priorytet. Zacznijmy te nasze treningi od marszobiegów. Od marszobiegów, czyli marsz przeplatany z biegiem. Bieg przeplatany z marszem w taki sposób, żeby nasz organizm jak najbardziej się do tego zaadaptował. Intensywność dozujmy naszym oddechem i samopoczuciem. Jeżeli podczas marszu, podczas truchtu nasz oddech jest bardzo mocny, bardzo przyspieszony, nie możemy się wysłowić, to znaczy ta intensywność jest za wysoka na początek. Dlatego wtedy przechodzimy do marszu. Jeżeli oddech się nam uspokoi, staniemy się spokojniejsi, możemy rozmawiać podczas tego naszego biegania, truchtania, możemy troszeczkę przyspieszyć. Jak to ograć wszystko czasowo? To jest bardzo indywidualna sprawa. Idąc dalej w tej naszej ścieżce biegowej, możemy już bawić się zegarkiem i starać się mierzyć czas takiego swobodnego naszego biegania. Na przykład biegniemy spokojnie 2 minutki, minutkę maszerujemy, 2 minutki biegniemy, minutkę maszerujemy i następnie te odcinki biegowe, odcinki w naszym truchcie rozszerzamy i wydłużamy ich czas, a skracamy czas maszerowania. Ale to nam wszystko powie nasz organizm, który jest sam najlepszym doradcą, szczególnie w tych początkowych okresach, kiedy rozpoczynamy przygodę z bieganiem. Należy pamiętać, żeby nie rzucać się od razu na głęboką wodę, tak? Żeby jeść małą łyżeczką. Czyli stopniowo dozować naszą objętość, intensywność naszego treningu do możliwości. Nie zaczynajmy od razu naszego treningu biegiem na 5 km, 10 km, czy jeszcze dłuższym, tak jak nasz kolega, koleżanka z pracy, która ma dłuższy staż treningowy. To nasz organizm indywidualnie musi sam nam odpowiedzieć, kiedy dla nas będzie za dużo i za mocno. Bieganie musi być przyjemnością, bieganie musi być pasją, a jeżeli my od razu zaczniemy biegać za dużo, za szybko, za mocno, zaczną się przeciążenia, będziemy niezadowoleni z tego, co robimy, a tak nie powinno być. Małą łyżeczką, spokojnie, krok po kroku, aż do celu. Mamy bardzo, bardzo, bardzo długi okres, żeby wejść w naszą życiową pasję, jaką jest bieganie.